Kompendium o samorządach. Ja już wiem. Odcinek 6. Nieobecni nie mają racji, czyli dlaczego warto iść na wybory. Już w niedzielę, 21 października, odbędą się wybory samorządowe. Kogo wybieramy? Wyłonieni zostaną członkowie rad gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Jeśli pierwsza tura wyborów ostatecznie nie wyłoni wójtów, burmistrzów i prezydentów, kolejna tura odbędzie się 4 listopada. Dlaczego warto iść na wybory? Przede wszystkim dlatego, aby samemu zdecydować, kogo poprzeć. Kto nie bierze udziału w wyborach, pozostawia wybór innym. Ci z kolei mogą kierować się odmiennymi wartościami, priorytetami i celami. W skrócie, nieobecni na wyborach nie mają racji. Jedną z podstawowych zasad demokracji, o którą przez lata walczyli Polacy, jest możliwość wzięcia udziału w wyborach i wskazanie kandydata, który będzie nas reprezentował w samorządach. Wybory są świętem demokracji i chcąc wziąć w nich udział, powinniśmy pójść do urn. Często powtarzany jest zwrot, że żyjemy w społeczeństwie obywatelskim. Pamiętajmy, że jednym z obywatelskich obowiązków jest właśnie udział w wyborach. Każdy z nas ma więc realny wpływ na wybór władz, a co za tym idzie, wpływ na rozwój województwa, powiatu, miasta lub wsi. Kandydaci w kampanii wyborczej prezentują wizję rozwoju lokalnych ojczyzn, a my wybieramy takiego kandydata, którego poglądy są najbliższe naszym. Bierzemy odpowiedzialność za to, kto zostanie wybrany. Pamiętajmy, w myśl nowych przepisów kolejne wybory odbędą się za 5 lat. Jeśli chcemy mieć wpływ na to, kto będzie decydował o naszym najbliższym otoczeniu przez pół dekady, to nie możemy zostać w domu w dniu wyborów. Powiedzenie, że każdy głos się liczy, nie jest pustym sloganem. Zdarza się, że o wyborze decyduje jeden głos. To może być ten głos, który oddaliśmy lub którego zaniechaliśmy oddać. Dlatego warto wziąć udział w wyborach 21 października.